Największy samolot świata całkowicie zniszczony? Są pierwsze nagrania Największy samolot świata zniszczony podczas wojny? Są pierwsze nagrania Największy samolot świata, an 225 Mriya, został całkowicie zniszczony podczas wojny w Ukrainie, wynika z zamieszczonych zdjęć i nagrań. O takiej możliwości od kilku dni informowali przedstawiciele firmy i szef MSZ Ukrainy. Jednak wówczas uspokajano, że straty są wciąż trudne do oszacowania. Rosja prawdopodobnie zniszczyła największy samolot świata, należący do Ukrainy Antonowan 225 Mriya, pisał przed kilkoma dniami szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba. W sieci zaczęły się wówczas pojawiać nagrania i zdjęcia, które ukazywały płonący hangar, a w nim fragment przypominający dziób samolotu. Antonowan 225 Maria. Na nagraniu odległość nie pozwalała jednak z całą pewnością stwierdzić, że palący się po ostrzale samolot to perła ukraińskiego lotnictwa. Informacji nie potwierdzał również sam właściciel, zaznaczając, że firma czeka na oszacowanie strat i zalecił śledzenie oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Choć właściciel maszyny dalej milczy. W sieci zaczęły się pojawiać pierwsze bardzo szczegółowe nagrania i zdjęcia zniszczonego samolotu. Kanał Intel i Rencja, który śledzi globalne konflikty, pokazał relacje rosyjskich mediów nadających z lotniska, gdzie znajdował się An-225 Mriya. Na nagraniach z bliska widać, że maszyna uległa całkowitej destrukcji. Unikatowa konstrukcja największy samolot świata, jeszcze do niedawna podziwiany przez fanów lotnictwa nie zdołał opuścić lotniska Kijów-Hostomel przed rozpoczęciem rosyjskiego ostrzału. Był to największy i najcięższy samolot w historii powstały zaledwie w jednym egzemplarzu. Samolot zasłynął choćby podczas pandemii koronawirusa, kiedy wykonywał loty z ładunkami pilnej potrzeby medycznej. Wówczas przyleciał również do Polski. Antonovan 225 Mriya Antonovan 225 był samolotem transportowym wykorzystywanym przez przewoźnika do lotów komercyjnych. Początkowo miał on służyć do przenoszenia wahadłowca kosmicznego i rakiety Energia, jednak po zaniechaniu kontynuowania programu, samolot wykorzystywano do przewożenia innych ładunków. Samolot miał 84 metry długości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosiła 88,4 m.